Boże, oby z tego nie było żadnej dramy. Planowałem dzisiaj nagrywać coś mm. zupełnie innego, ale kiedy kurier przyniósł mi pod drzwi paczkę, którą dzisiaj będziemy się zajmować, no to całe moje plany stanęły na głowie, bo kiedy przyjeżdża do ciebie paczka z jedną z najgorętszych kolekcji influencerskich, które aktualnie są dostępne w Rossmanie, marki Brashup, razem we współpracy z Maxineczką, no to wiadomo, że musiałem moje plany właśnie skreślić i zająć się tym, co jest najważniejsze. Ogólnie ja nie wiem, dlatego jestem trochę zastresowany. Już widziałem, że Maxineczka odpisała coś na Stories. Nie wiem, jakie maksyneczka ma na moje, na mój temat zdanie. I sądziłem, że na pewno tej kolekcji nie dostanę. Jakby. To, że ona do mnie przyjechała jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, więc wrzuciłem na mojego Instagrama zdjęcie, na którym jestem zszokowany, że dostałem tą paczkę z napisem Byłem przekonany, że jestem na jakiejś czarnej liście. Ciekawe czy Joanna zatwierdzała listę osób, bo wydaje mi się, że ta paczka szła tak odgórnie, może od Embrasha, może od Klaresy, bo Embrash jak się dowiedziałem zresztą od Was w komentarzach pod wiadomościami kosmetycznymi, gdzie po raz pierwszy omawialiśmy tą kolekcję. To e, tam mi powiedzieliście, że ta marka jest właśnie marką siostrzaną do Klaresy, więc być może to Klaresa wysyłała, być może to wysyłał Rosman, skoro to było dostępne właśnie e, w Rossmanie. No dlatego, jakby ja do tego momentu jestem przekonany, że Joanna tego nie zatwierdzała, przynajmniej nie do mnie osobiście, bo tak jak mówię, parę razy widziałem jej tam komentarze u niej na profilu. Wyczuwam, może mnie nie lubić. Tak mi się wydaje. Być może sobie zasłużyłem. Natomiast mimo że jej nie oznaczałem, na tym ktoś musiał jej to powiedzieć. Mam tutaj od niej wiadomość, więc wyjdziemy sobie do niej razem. Okej, okay, dobra. Bałem się, że będzie jakaś um, zła wiadomość czy coś, ale nie napisała. A skąd ta czarna lista? Więc dobra, dobra. Może jednak nie będzie aż tak źle, nie wiecie co, może coś odpiszę, bo w sumie jeżeli będzie sprawdzała, że ma odczytane, a ja z tego po prostu wyszedłem, to będzie, że jestem jeszcze bardziej niemiły niż potrafię być w internecie, więc napiszę, a tak jakoś mi się wydawało. <grywa> Um, no, ale mniejsza o to. Dzisiaj zajmiemy się tą kolekcją. Niezależnie od tego, co Maksyneczka na mój temat uważa, jak zawsze dam wam moją szczerą opinię. Na temat designu, wy już wiecie, że nie jestem jego największym fanem. Uważam, że design wygląda jak z lat 2015. Pamiętam, że kiedy zakładałem mój kanał, właśnie no... No dobra, może nie 2015, może 2018. Ale wtedy pamiętam, że bawiłem się właśnie tymi wzorami marmuru wszędzie i to było wtedy bardzo trendy. Wszystko było wtedy marmurowe, więc po prostu to wzornictwo, jak, tak jak powiedziałem, dla mnie po prostu wygląda na lekko przestarzałe aczkolwiek. Maksynaczka jest też też jest perfekcjonistką, więc akurat nie mam wątpliwości w to, że akurat formuły będą dopracowane, więc niezależnie od tego co uważacie na temat, jak to wygląda, sprawdźmy sobie formuły i zobaczmy, czy one są faktycznie godne zainteresowania. Ja ufam, że będą, ja ufam, że będą, bo sam pracowałem nad moją kolekcją, jakby, mam, wiecie, jakby influencerzy. Wkładają całe serce, jak tworzą swoje, um, swoje kolekcje, więc ufam, że poza designem, która akurat to jest kwestia gustów, może do Was trafić bądź nie, ale uh, formuły. Ufam i mam nadzieję, że będą dobre. Ale jeśli dobre nie będą, to wy też wiecie, że ja tego nie przemilczę. Słuchajcie, zaczynamy od pudrów. Tak naprawdę całą moją twarz mam już pomalowaną podkładem, korektorem, mam wyczesane brwi e, żelem do brwi, więc um, tak naprawdę następny krok, który właśnie z tych produktów chciałbym wyciągnąć, to jest zapudrowanie się. I tutaj w kolekcji mamy dwa pudry. Ja w ogóle mam całą kolekcję, oczywiście, bo to była paczka PR, z wyjątkiem jednego błyszczyka, bo owszem, w tej kolekcji mamy cztery błyszczyki. I ja mam cztery błyszczyki, ale mam dwa razy czwórkę, więc mam dubla, którego dam mojej mamie w prezencie. Na pewno się ucieszy. Poza tym w kolekcji, tak jak słyszeliście, mamy pudry, mamy mgiełkę utrwalającą, mamy cztery konturówki do pary z tymi czterema błyszczykami. Trzy kredki do oczu i mamy też lakiery do paznokci. Natomiast tych lakierów nawet Wam nie zresensuję, nie przetestuję, bo to są lakiery, wiecie, takie UV, utrwalane lampką LED. Ja czegoś takiego w domu nie mam. Ja się takimi rzeczami nigdy nie bawiłem, więc um, lakiery akurat dzisiaj odpadają. Natomiast my zaczynamy od naszych pudrów. Ten dedykowany pod oczy może pójdzie na pierwszy rzut. On dokładnie nazywa się po prostu Under Eye Powder. No i marka razem z Maksinaczką mówią, że to jest puder sypki. O bardzo miałkiej teksturze przeznaczone do delikatnych okolic pod oczami. Doskonale utrwala korektor, rozświetla satyną, wygładza i rozjaśnia skórę, więc on będzie też trochę, poza tym, że delikatnie rozświetlający, to też rozjaśniające. W środku mamy 6 gramów produktu, więc standardowo i e, po opakowaniach pudru, zwłaszcza widać, że to faktycznie jest jakby siostrzana marka od klaresy, bo to jest dokładnie to samo opakowanie, które znam z ich marki. Odkleiłem zabezpieczenie, wysypiemy sobie tutaj troszkę. Widzę jakieś powiadomienia z telefonu, czy. Okej, okay, dobra, nie odpisała jeszcze. Wiecie co, bo boję się, boję się, że zaraz dostanę jakąś odpowiedź od niej. I że może wtedy się zacznie. Nie no, nie, no, chyba nie będzie dla mnie niemiło, tak mi się wydaje. Zacznę może od pędzelka. I ewentualnie wtłoczę później większą ilość tego pudru e, puszkiem, bo ja bardzo lubię nakładać pudry puszkiem, ale zobaczymy, czy to mi będzie potrzebne. Już w ogóle tak jak patrzę w samą formułę, to widzę, że tutaj jest sporo takich małych, rozświetlających drobinek. Zobaczymy, czy one będą wybijały pod oczami, bo to był mój bardzo częsty zarzut do pudrów od Klaresy, że one są dla mnie trochę zabrokatowe, więc zobaczmy, czy te drobinki tutaj będą wybijać, czy będą na skórze wyglądać po prostu jak satyna. Okej. Okay. I na całe szczęście właśnie żadne drobinki tutaj nie wybijają. To wygląda dość gładko, ale skóra nie wygląda na taką mocno zapudrowaną. Mimo, że jakby nie kładę bardzo mało tego pudru, tylko no jest go trochę, ale skóra wygląda dość gładko. Widać właśnie to satyna. W sensie, jak bardzo blisko się przeglądam, to mam taką Wiecie, poczucie minimalnej ilości drobinek, ale to nie jest ten efekt, jak właśnie miałem problem z klarosłową, więc to jest jak najbardziej do używania przeze mnie efekt, więc tutaj uważam, że to wygląda całkiem spoko. Puder też wygląda bardzo lekko, on, pomimo, że jest lekko taki beżowy, nie widzę, żeby miał jakiekolwiek krycie, więc jest po prostu transparentny, ale jak tutaj go nałożyłem troszkę więcej, to faktycznie też czułem ten taki efekt lekkiego rozjaśnienia. Może Wam tutaj dołożę jeszcze trochę, to zobaczycie, że się robi jaśniej, aczkolwiek ja i tak jestem bardzo blady, więc u mnie tego za dużo rozjaśnienia nie zobaczycie. Ale na razie pierwszy produkt zapowiada się całkiem przyjemnie. Ja co prawda dzisiaj nie mam jak potestować tych produktów dłużej, żeby Wam dać recenzję, jak te pudry na mojej mieszanej cerze utrzymały zarówno korektor, jak i podkład. Zwłaszcza, że mamy tutaj dużo produktów do ust i do oczu, których. Jak wiecie, ja zazwyczaj nie noszę. Dzisiaj wieczorem mam event, więc no, planuję ten make-up zmyć i pomalować się jeszcze raz. No bo w ustach i oczach nie pójdę po prostu. Dlatego ja te produkty będę testować dalej, zwłaszcza pudry, bo ja ogólnie pudrów z całej kolekcji byłem najmocniej ciekawy. Maksineczka ma, jest znana z tego, że ona miesza multum pudrów, żeby uzyskać swoją idealną mieszankę. I te pudry właśnie mają być tą jej idealną mieszanką w jednym opakowaniu bez potrzeby mieszania. Więc jakby mam według, co do nich dość duże oczekiwania. I dlatego na pewno będę się nimi bawić dalej. A u mnie raz na jakiś czas na kanale jest coś takiego jak podsumowanie e, kosmetyczne? Nie. Jak to szybkie podsumowania, o i ja tam e, właśnie robię po prostu przypomnienie, takie szybkie, bardzo krótkie recenzje tego jak mi się kosmetyki, które używałem na przeciągu ostatniego miesiąca sprawdzały więc jeżeli jesteście zainteresowani recenzją po dłuższym czasie to tam na pewno będzie więcej informacji na ten temat, natomiast teraz pójdziemy do pudru do twarzy, to jest loose setting powder, czyli że od razu wiemy, że puder będzie mieć satynowe wykończenie, marka mówi, razem z Maxineczką dodaję, e, mówią, że to jest sypki puder do twarzy o satynowym wykończeniu doskonale wtapia się w skórę, niwelując drobne niedoskonałości i pozostawiając efekt wygładzenia. Dzięki właściwościom rozpraszającym światło, skóra nabiera zdrowego blasku. Zerknę sobie, tak, mika jest na pierwszym miejscu. Właśnie zastanawiałem się skąd będzie pochodzić ten blask. No i najwyraźniej z tego pierwszego e, składnika z miki. Dalej widzę w składzie jest krzemionka, e, natomiast puder pod oczy, tak sobie też zerknąłem. Pierwszy składnik to jest sous krobia z tapioki. Chyba jeszcze nigdy nie miałem pudru ze albo nie czytałem składu. Może miałem, ale pierwszy raz widzę taki puder. No ale wygląda to pod okiem dość dobrze, więc e, może ta tapioka robi coś dobrego. My natomiast idziemy właśnie do pudru do twarzy. Tutaj też mu zdejmę tą naklejeczkę i też pójdę na razie z pędzelkiem, z drugą stroną. Z tego co oglądałem film Maxineczki, to ona nie lubi nakładać tego pudru centralnie na czoło. Na czole używa e, tego pudru pod oczy, dlatego, że dla niej ten puder jest na czoło za bardzo świetlisty, więc ja ogólnie też chyba będę uważać i najpierw nałożę ten puder na boki twarzy, i dopiero powoli, powoli będę wjeżdżać na środek z resztkówką, żeby ocenić wykończenie. Ale nie, nie uważam, żeby było jakoś za świetliście, Przynajmniej dla mnie, moim zdaniem, ten poziom błyszczenia się jest jak najbardziej ok, i jest tak lekko satynowo, ale powiedziałbym, że bliżej temu pudrowi jest do matu, niż do takiej prawdziwej satyny natomiast ja to preferuję, bo moja cera jest i tak mieszana więc ja nie potrzebuję za dużo błysku, właśnie ja wolę jak jest więcej matu natomiast w tym pudrze już widzę wyraźniejsze, lekko rozsypane takie złote drobinki, więc powiedziałbym, że ten z tej dwójki pudrów troszkę bardziej mi przypomina te klaresowe pudry ale tu też tych drobinek nie jest za dużo, chociaż wolałbym, żeby ich w ogóle w tym pudrze nie było, ale to jest moja krytyka, jakby do wszystkich pudrów zawsze. Jeżeli ja widzę w pudrze drobinkę jakąkolwiek, no to nie jestem do końca zadowolony. Natomiast poza drobinkami, których jest na szczęście dość mało, wygląda to też dość przyjemnie. Skóra jest zmatowiona nie na sucho, ale mimo, że zostaje tutaj lekki poblask, to wciąż faktycznie jest też efekt wygładzenia. Chociaż może delikatnie w tym miejscu mógłbym być troszkę bardziej matowy, ale no znowu kwestia preferencji. Ja lubię bardzo matową twarz, ale dużo osób też jest fanem mocnego glow na twarzy. Więc jeżeli lubicie glow, no albo tak bardziej satynę, to ten puder wstępnie też myślę mógłby Wam do gustu przypaść. Ale tak jak mówię, ja muszę potestować to jeszcze przez kilka dni, żeby zobaczyć, jak z trwałością tych pudrów, jak one będą na mojej twarzy utrzymywać podkłady i korektory. No dobra, jesteśmy zapudrowani, więc teraz pójdziemy do wykończenia makijażu Cery, czyli że róż brązer i rozświetlacz. No i takie rzeczy znajdziemy w dwóch paletkach, które Maxineczka razem z Braszą dla nas przygotowały. Mamy paletkę Dusk Lover, którą Marka określa jako paletkę dla chłodniejszych i jaśniejszych karnacji. I ja bym też tak powiedział: w sensie, że ta paletka na pewno z tej dwójki jest jaśniejsza. I jeżeli chodzi o produkty do Cery, to właśnie myślę o tej trójce, trójce tutaj bo em, trójka do kontrowania z paletki Sun Chaser z tej cieplejszej, ciemniejszej, no będzie dla mnie już za ciemna, zwłaszcza w szczególności jeżeli mówimy o rozświetlaczu. Natomiast w każdej z tych paletek, tak jak widzicie, znajduje się też 8 cieni do oczu. No i tutaj też myślę, że em, pomimo, że jakby produktami do cery będę celować w tą jaśniejszą, czyli że w Clover, ale żeby sprawdzić sobie cienie z obu palet, po prostu zrobiłem makijaż oczu pół na pół. Wiem, że może to nie jest najbardziej miarodajne, bo wtedy warto byłoby też wykorzystać te ciemniejsze mm, produkty do twarzy. Plus to może być nie do końca miarodajne, bo jakby ta paleta jest przewidziana dla ciemniejszej karnacji ale z ciekawości możemy sprawdzić, jak te cienie będą wyglądać na też mojej bladej skórze. Natomiast, no tak jak mówię, my zaczniemy sobie od paletki dedykowanej mojej cerze i pójdziemy najpierw do odrobiny bronzera. Ja tak jak swatchowałem te formuły, to one się wydają być też takie lekko satynowe, więc one nie powinny wyglądać sucho na nikim. Ja też jak robiłem właśnie moje róże, to szedłem w taką lekko satynową formułę, żeby one dobrze wyglądały zarówno na młodej cerze i na starszej, więc myślę, że Maxineczka... Miała tutaj podobny zamysł, żeby to po prostu pasowało wszystkim. Więc nabiorę sobie trochę brązera. Wpracuję go tutaj jeszcze w pędzel, żeby na pewno wszystko było wiecie, jak należy. No i zobaczmy go sobie tutaj. Z tej strony. Ok, pojawia się powoli, nie robi mi się żadna krzywda, nie robi się, wiecie, nie jest, za, nie jest przepigmentowany. Też nie widzę żadnych plam. Jeżeli wy widzicie jakiekolwiek plamy, to to jest po prostu moja skóra spod podkładu. Bo jak możecie zobaczyć, ja się dzisiaj nawyciskałem. Czasami mi się to przytrafi. Mm, więc wszelkiego rodzaju nierówności, tak jak na przykład z tej strony, możecie zobaczyć nic, co na razie nie ma, a już te nierówności są, bo e, to jest moja skóra. <grym> więc e, po brązerze widzę, że sam produkt jest gładki, po prostu moja skóra nie jest dzisiaj do końca najpiękniejsza. Brązer też wypada na mojej skórze ciepławo, więc ja z niego widzę bardziej taki efekt opalonej skóry, pomimo że on w opakowaniu jest dość chłodny, moim zdaniem. To na twarzy jednak przynajmniej na mojej skórze wypada cieplej. Jak jakbyście byli ode mnie troszkę ciemniejsi i łapali za tą paletę, to być może by nie było aż tak ciepło. Natomiast na bladiochu ten brązer jest taki opalający. Także zrobię sobie na szybko drugą stronę. Formuła jest raczej bezproblemowa, więc już się nie przejmuję, po prostu wjeżdżam pędzlem prosto do opakowania i sobie lekko opalam buzię. Mam sobie też trochę na nos w sumie. Właściwie nie wiem, po co trzymałem jakby y, oddzielne lusterko, kiedy mamy bardzo duże, fajne lusterko w palecie, więc chyba po prostu będę sobie korzystać z niego. I ja naprawdę muszę zamówić sobie klimatyzację do mieszkania, bo już jest tak ciepło na dworzu, że u mnie w studiu się robi tak gorąco, że aktualnie nie wiem, czy jest większy sens malowania czoła. Wy tego może nie widzicie, ale moje czoło jest już mokre. Więc jak przejeżdżam pędzlem po czole, to przejeżdżam po prostu po mokrej skórze. Na szczęście bronzer tutaj nie sprawia żadnego problemu i nadal się rozciera, ale... Klimatyzacja do mojego mieszkania, zwłaszcza do studia, obowiązek. W tym roku to robię, bo inaczej umrę. Bronzer nałożyłem tak, tak lekko, tak jak lubię. Więc e, fajnie, że z tego brązera da się uzyskać taki efekt. Teraz pójdziemy do różu. E, znowu kwestia koloru będzie totalnie kwestią indywidualną. Ja wolę coś... Może mniej ceglanego, aczkolwiek sprawdzimy, jak, jak, jakby z formułą. O, i formuła różu na pewno jest dużo bardziej napigmentowana, albo ten pędzel więcej go nabrał, ale tak zasadowanie tutaj ten pigment mocniej wychodzi, więc z drugiej strony będę ostrożniejszy. Dam sobie też trochę przez nos. Także jak widzicie, z tej strony to wyszło naprawdę bardzo ładnie. Delikatnie. Da się delikatnie, tylko trzeba lżejszą ręką łapać za ten róż, bo on akurat ma w sobie sporo pigmentu. Także uważajcie. Natomiast jak będziecie uważać, to też widzicie, że nie ma tutaj żadnego problemu. Ja sobie może pędzlem z resztką pudru, spróbuję ten róż z tej strony lekko stonować i na razie się udaje, także. Tą stronę też naprawimy bez problemu, ale oba produkty wyglądają ładnie na tym pudrze. Dobrze się przyjęły, gładko, napigmentowany róż. Ja swoją drogą nie jestem, wiecie, obcy z napigmentowanymi różami, także po prostu przy nowym produkcie potrzebuję chwili wyczucia, ale później już będę wiedzieć, jak z tego korzystać. No i teraz nam zostaje rozświetlacz, i może słuchajcie, żeby było adekwatnie, złapmy za pędzelek od Maxineczki, Embrasza właśnie, którego ja lubię używać do rozświetlacza. To jest numerek 23. No i pójdziemy sobie właśnie w rozświetlacz. On widzę jest tak troszeczkę lżej sprasowany, więc jego się sporo nabiera. Dlatego tutaj też będę na początek uważny. U, o dobra, bo tak przez chwilę nie widziałem pod światłem, ale jak się teraz obróciłem. Intensywne! Intensywne! Teraz sobie zobaczycie, jaki to daje efekt. Jest to ładny rozświetlacz. Wygląda może ociupinkę pudrowo, ale jest ładne. Także myślę, że jeżeli kolorystycznie właśnie wasza skóra wpasowywuje się w te kolory dekonturowania i jeżeli Wam się te kolory dekonturowania podobają, no to myślę, że cała trójka jest jak najbardziej do użycia. Na chwilę odkładam paletę i oczami zajmiemy się na koniec. Najpierw chciałbym pobawić się ustami, i dlatego, że tych kombinacji um, konturówek z błyszczykiem nie jest aż tak dużo. To pomyślałem, że zrobię wszystkie. Po prostu będę w międzyczasie sobie wycierać usta i dokładać kolejny kolor, żebyście zobaczyli na właśnie bladych ustach, jak każda kombinacja się prezentuje. Może poza trójką, bo niestety. No, nie mam trójki, nie mam błyszczyka numer 3. Chociaż nie, chwileczkę zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy do twarzy: to jest mgiełka wykończeniowa Moisturizing Glow Mist, czyli że mgiełka też z efektem rozświetlającym. Więc e, najpierw to. E, marka mówi razem z Faktysem że to jest dwufazowa mgiełka do makijażu. Scala makijaż niweluje pudrowość i odświeża skórę, nadając jej naturalny efekt glow. E, trzeba przed użyciem wstrząsnąć, no bo jak jest dwufazowa, i to widać, o zobaczcie. Myślę, że może to aparat Wam pokaże, że mam tutaj tą dolną fazę i tą górną fazę, um, więc to trzeba zmieszać i rozpylić około 230 cm od twarzy, pozostawić do wchłonięcia, do wchłonięcia, używaj w celu odświeżenia. Ja wam powiem tak, trochę się tej mgiełki boję z jednego powodu. Miałem taką mgiełkę właśnie dwufazową, która miała taką olejkową fazę w sobie. Z Rare Beauty. Niestety, przy mojej mieszanej cerze, która już naturalnie sama z siebie wydziela naprawdę sporo sebum, dokładanie kolejnej warstwy olejków nie jest dobre, jeżeli chodzi o trwałość makijażu. No ale dzisiaj mamy test, więc a, trzeba to przetestować. Po prostu. Sprawdźmy najpierw atomizer. Troszkę mógłby być bardziej miałki. Troszkę mógł być bardziej miałki. Bo jednak sporo tutaj leci, dlatego ja naprawdę faktycznie wezmę tą mgiełkę daleko, żeby jednak do twarzy nie doleciały żadne plujki, tylko jak najbardziej taka mgiełkowa mgiełka, także widzicie, robię jak najdalej się da, ale i tak trochę plujków trochę leci, więc atomizer mógłby być na pewno le le lepszy. Natomiast sama mgiełka faktycznie przyjemna, odświeżająca, no ale w sumie każda mgiełka tak robi. Także tak jak mówię, myślę, że w wypadku mojej cery może nie będzie to najlepsze rozwiązanie, bo te olejki mi raczej nie pomogą w trwałości, ale jak ktoś ma suchą cerę, bo też znam osoby, które uwielbiają tam, tamtą mgiełkę z Rare Beauty, której ja nie znoszę, więc no, wszystko zależy od Waszego typu cery. Na pewno nie dla mnie, ja to wiem od razu, natomiast Wy będziecie już sami za siebie wiedzieć, czy lubicie takie rzeczy, czy nie. No i tak jak się spodziewałem, moja twarz... Troszkę bardziej wygląda teraz na spoconą niż przed chwilą, więc może żeby się przywrócić do takiego wiecie stanu sprzed momentu złapie za odrobinę pudru, może do oczu tym razem, w sensie może pod oczy tym razem i też tym razem za puszek może i sobie po prostu z powrotem do matowie te bardziej neurologiczne miejsca i tak dla mnie jest już super. No to teraz tak jak mówię konturówki, czy ogólnie nasze produkty do ust... Konturówek 4 błyszczyków też mamy cztery, ale akurat tak jak pamiętacie, nie u mnie. I zaczniemy sobie od jedyneczki, to jest pink nude. Z tego co wiem, widziałem parę jakby komentarzy w internecie, że właśnie w tą konturówkę i w ten jakby zestaw idziecie najchętniej, jeżeli macie bladą cerę, bo pozostałe kontrówki i um, błyszczyki na was wam się wydają być za ciepłe. No i faktycznie jak słoczowałem to ta jedyneczka jest chyba najbardziej przyjemna. Właśnie zarówno z z kontrówek, jakichś z błyszczyków, chociaż słoczek buszczyków wam pokażę za chwilkę. No i one są bardzo, bardzo kremowe. No właśnie jest napisane na nich, że to jest creamy lip liner. Podoba mi się to, że w każdej tej kredce macie też temperówkę na koniec, na końcu, więc jeżeli chcecie, żeby ona była super ostra, to macie narzędzie pod ręką. Jak możecie to ten produkt zaostrzyć. I tutaj mamy napisane tak. Kremowa, intensywnie napigmentowana konturówka do ust. Idealnie wyrysujesz nieopożądany kształt ust i wielkość ust. Formuła konturówki o pełnym kryciu sprawia, że możesz również użyć jej jako pomadki. Wybór należy do Ciebie. No i właśnie ja oglądałem film Maxineczki, w którym ona mówiła, że to jest właśnie bardziej nawet pomadka w postaci konturówki i że ona bardzo często właśnie całe usta tą kredką maluje i później wykańcza je błyszczykiem, więc e, chyba tak też zrobimy. Ja tak jak mówię, postaram się Wam pokazać każdą kombinację, po prostu będę ścierać usta w międzyczasie, e, tylko no, będę musiał się trochę pomęczyć, bo moje usta są, tego bez pomalowania nie widać, ale one są trochę asymetryczne, bo ta strona tutaj lubi się podwijać. Jest jakby mniejsza od tej strony, która jest pełniejsza z kolei. Ta strona tutaj jest dużo pełniejsza od tej. Więc, jak maluję te usta zgodnie z ich rysunkiem, Rysunkiem. zgodnie z ich kształtem, jak robię rysunek ust zgodnie z ich kształtem, to nie wyglądają one wtedy symetrycznie. Ale zobaczymy, może to jakoś, wiecie, jakoś przymkniemy na to oko, żeby nie spędzał nad tym rysunkiem za długo. Bardzo kremowa konturówka i bardzo kryjąca. Też kolor jest może ociupinkę jaśniejszy niż mój naturalny kolor ust, ale myślę, że na bladych ustach ona może wyglądać naprawdę super. Nie mówię, że na moich wygląda jakoś źle, ale myślę, że blade usta w szczególności ten kolor będą mogły docenić, bo to jest trochę taki pilotok. Bardzo sunie fajnie konturówka po ustach, więc jak widzicie takie mega kremowe, nieciągn nieciągnące konturówki, nietępe, to myślę, że to może Wam się spodobać. No i wypełnię teraz całość Dość ładny nudziak z tego wyszedł, właśnie taki różowawy, no i chyba przy tym zostaniemy, jeżeli chodzi o samą konturówkę. Formuła naprawdę jest bardzo szminkowa, to jest trochę jak taka satynowo-matowa szminka i na pewno, na pewno, oj, troszkę sobie dałem jej na brodę, na pewno dla osób, które lubią, lubią bardzo kremowe formuły, jeżeli jesteście z osób, które lubią taką trochę bardziej suchą konturówkę, to ta może być dla Was kremowa Dobra, już gdzieś tam powyjeżdżałem, Cholera, żeby to się nie skończyło tak, że ja będę miał usta na połowę twarzy, więc pójdziemy sobie w błyszczyk. No i ogólnie, jeżeli chodzi o błyszczyki, tutaj mamy takie standardowe opakowania, grubsze, krótsze, nie takie wąskie i podłużne, ale to, to tylko kwestia, wiecie, opakowania. No i aplikatorek to jest taka. Łezka z dziurką, która pozwala na nabranie większej ilości produktu. Tutaj w rękach mam właśnie jedynkę, natomiast, tak jak mówię, ja mam jeszcze e, dwójkę i czwórkę, i one są naprawdę bardzo napigmentowane. Bardzo błyszczące i bardzo mocno napigmentowane, zresztą jak widzicie na słoczach. E, tutaj marka z marceczką mówi, że to jest błyszczyk do ust okryjącej formule i kremowym połysku. Było mało miejsca, żeby zmieścić coś więcej, także zobaczymy, czy jakieś inne będę miał spostrzeżenia po nałożeniu tego produktu centralnie na usta. Bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, czy to jest truskawka, może. Kolor jest troszkę bardziej różowo i troszkę bardziej chłodny niż sama konturówka. Natomiast formuła jest bardzo kremowa. Też bardzo przyjemna. Mocno lśniąca. Więc tak wygląda nasze pierwsze combo. Zetrę teraz nasze właśnie pierwsze zestawienie i pokażę Wam jeszcze ten błyszczyk może solo. Żebyście sobie na ustach ocenili jak on wygląda bez... Niczego, bo tak jak mówię, on jest dość kryjący. O. Także jeżeli lubicie na przykład zostawiać e, pusty środek i dać kontrówkę sobie tylko na boki, i chcecie wypełnić tym błyszczykiem e, na no środek bez kontrówki pod spodem, to też to da taki dość mocno wykończony, pomalowany efekt, jeżeli wiecie o co mi chodzi, no bo krycia tu jest sporo. Nie będę wszystkiego już malować z Wami e, na wizji, tylko po prostu wam teraz pokażę na szybko. Drugą, trzecią i czwartą opcję, jak one wyglądają w zestawieniu. No to teraz jedziemy z kontrówką numer 2, ona się nazywa Beige Nude i jest bardzo beżowa. I tak wygląda konturówka nałożona w całości. W sumie nie jest aż tak źle, jak się spodziewałem, że będzie z tym kolorem. Trochę jestem do niej za blady, ale nieźle. Teraz pojedziemy sobie do też błyszczyka numer. 02, tak samo się nazywa Beige Nude. i on z kolei w porównaniu do konturówki jest bardziej blady i bardziej neutralny, nie jest tak ciepły więc ja się nie w ogóle skupię tak na środku ust hmm. przy tej jedynce może tego tak bardzo nie zauważyłem tutaj tak słabo tak wygląda połączenie e, natomiast ja widzę jak po nałożeniu błyszczyka błyszczyk zbiera się trochę w liniach nie mam pojęcia, czy Wy będziecie w stanie to zobaczyć. Na górnej bardzo tego nie ma, ale na dolnej troszkę. Bo mam wrażenie, że mogłoby być bardziej gładko. Nie wiem, czy ta formuła trochę nie rozpuszcza właśnie tej kontrówki. Także może u innych też, jak będziecie oglądać recenzję, zwróćcie uwagę na to, czy oni mówią coś na ten temat, bo... A... Wiecie, może to tylko ja. Może ja coś zrobię źle. Ale ja widzę tak delikatnie, że to się tak no, z bliska, to nie... tak dziwnie wygląda. Jedziemy do... Trójki. Trójka się nazywa Carmel Nude. O i ten kolorek mi się bardzo podoba i ja akurat do trójki nie będę miał błyszczyka także tutaj będzie efekt z samej konturówki i tak wygląda konturówka nałożona w całości jest dużo chłodniej, w sensie ten kolor znowu jest dla mnie ciut tak przyciemny ale zdecydowanie bardziej mi się podoba niż mi się podobała dwójka natomiast ja bym sobie nałożył bo i tak to za chwilę ścieram Trochę właśnie dwójki, pomimo że trójki nie mam, to właśnie taki jasny, nudziak, może będzie właśnie tutaj na środku wyglądać fajnie. Także ja sobie zrobię tylko coś takiego. O, O i to połączenie mi się podoba bardzo z taką ciemniejszą konturówką i jaśniejszym środkiem. Ale znowu widzę, że jak tylko nakładam ten błyszczyk, to on zaczyna lekko rozwarstwiać to, co się dzieje pod spodem. Więc, hmm, kurczę, konturówki super. Ten błyszczyk, zaraz zobaczymy jeszcze przy czwórce, czy to się będzie powtarzać, ale ta dwójka taka, no, zbiera się, zbiera się. To jest bardzo delikatne. Ja, pewnie tego nawet nie zobaczycie i pewnie, jakbyście rozmawiali z kimś na takie normalne odległości, ta osoba też by nie zwróciła na to uwagę, ale ja to widzę. No i teraz czwóreczka. To jest serio czwórka? Tak, to jest czwórka. Nazywa się dokładnie Warm Nude. Mam nadzieję, że nic nie mylę, ale chyba tego koloru jeszcze nie mieliśmy. Jestem zdziwiony, że. Czwórko jest jeszcze, nie jeszcze od trójki. ja sobie jeszcze raz zobaczę na dwójkę, czyli nic nie mylę. Okej, okay, dobra. Wiecie, przez chwilę myślałem, że może coś się stało i na przykład w mojej czwórce był sztyw z dwójki, w sensie, że ktoś się źle razem spakował, ale one po prostu są bardzo, bardzo do siebie podobne. Przy czym dwójka jest lekko bardziej taka neutralna, a czwórka jest faktycznie troszkę cieplejsza. Ale tak wygląda czwórka sama w sobie. I nakładamy na wierzch błyszczyk numer 4. U, ten błyszczyk też ma bardzo ładny kolor. Takie konturówki, moim zdaniem, są większym wyzwaniem, tak błyszczyki uważam, są do ogrania dla wszystkich. Bo konturówki będą bardzo w zależności od waszej karnacji pasować. Natomiast jeżeli macie swoją ulubioną kontrówkę, która Wam pasuje do karnacji i będzie się też ładnie zgrywała z kolorem błyszczyka, to myślę, że błyszczyk, niezależnie od tego, jaką macie karnację, będziecie mogli ograć jakby każdy odcień. I tutaj na czwórce też widzę to lekkie rozwarstwianie na ustach. Tak to jest naprawdę wiecie. Mały szczegóły ja to widzę. Kolory są fajne. Nie wszystkie są dla mnie, oczywiście, bo widzieliście, że nie wszystko na moich ustach wyglądało jak trzeba, ale to jest kwestia karnacji. Formuła konturówek jest super. Błyszczyki, bardziej mi się podobają kolory niż w konturówkach. Ale z kolei w błyszczykach moim zdaniem formuła jest taka, no troszkę rozwarstwia to, co się dzieje pod spodem, więc tutaj jest ten trochę rozdarty, ale gdybym miał Wam polecać jedną z tych dwóch rzeczy, to wciąż szedłbym w konturówkę, bo jest ona bardziej lepsza formułowo, a kwestia koloru, no to po prostu musicie sobie dobrać jakiś, który Wam będzie najbardziej odpowiadać, ale myślę, że z tego będziecie zadowoleni na pewno. O ile lubicie bardzo kremowe kontrówki, natomiast przy błyszczykach to rozwarstwianie jest dla mnie takie. Jeszcze raz szuflone, ono nie jest mocno widoczne, ale sam fakt, że jest, no mnie trochę odrzuca. Przeklepię sobie teraz trochę podkładu tutaj, resztkę co mi zostawało. Dam sobie może trochę tintu na usta. No i ostatni krok to będzie cieniowanie. Zacznijmy sobie może najpierw od tej jaśniejszej palety chociaż może nie, najpierw spróbujmy sobie kredek, bo mamy tutaj trzy kredki do oczu beżową matową, brązową taką prawie czarną matową i brązową metaliczną i zacznijmy sobie może od tego beżu on się nazywa Peach Beige mm, ogólnie te kredki do oczu jaką mają obietnicę. Eyeliner w kredce o kremowej konsystencji i wysokiej pigmentacji zapewniającej wyrazisty kolor przez cały dzień. Miękko rozprowadza się na skórze i faktycznie to są bardzo miękkie Kredki podobnie miękkie jak konturówki. przy tym ciemnym odcieniu w ogóle mam wrażenie, że ona jest jeszcze bardziej w ogóle miękka niż nawet ta beżowa i ta metaliczna, więc znowu tutaj pierwsza uwaga, jeżeli nie lubicie miękkich kredek, takich super miękkich, chociaż akurat nie wydaje mi się, żeby tak jak ja na przykład na ustach czasami wolę taką bardziej ciągnącą, suchą kontrówkę, tak na oczach akurat chyba najlepiej, żeby były, sobie, żeby były właśnie takie miękkie i nieciągnące. Natomiast nałożę no, najpierw tą beżową, bo ona była taka, wiecie, co, dość ciemna. No i tutaj bym też powiedział, że to jest konturówka dla osób, które są trochę bardziej opalone, bo jak możecie zobaczyć, rozjaśnia tą okolicę pod, no, pod okiem, tą linię wodną jak najbardziej, oczywiście. Chociaż, czy rozjaśnia? Raczej ją takie, wiecie, ujednolica i wybija, ale no ta w sumie linia wodna jest u mnie jaśniejsza niż niż ta druga strona, więc wszystko będzie zależało od Waszej karnacji ale na pewno bardzo przyjemnie sunie po oku, a na górze sobie właśnie na szybko chcę przedstawiać tą metaliczną, bo ona mnie ciekawi bo ona ma naprawdę bardzo ładny kolor i ładny też taki poziom tej metaliczności jestem ciekawy jak ona będzie wyglądała roztarta palcem jako cień dlatego zrobię takie wiecie szybkie tutaj smoki i je wytrę żeby mieć oko pod obie palety. Ale chcę sobie... No to oczywiście można byłoby też wykorzystać jako bazę pod cieniowanie. Ale myślę, że ta kredka spokojnie... Już nie będę jej rozglądowywać dalej. Ale uważam, że ona spokojnie mogłaby Wam posłużyć jako taki brązowy, metaliczny cień. Ja bym chyba jej właśnie tak używał. Zetrę ją sobie natomiast, żeby zostawić miejsce na cienie i dołożę odrobinkę korektora, bo Maxineczka lubi pracować na mokrej bazie, jeżeli chodzi o powiekę, więc zrobimy sobie jedną stronę taką, jak ona lubi pracować, czyli że na wilgotno, a ta strona była, tak jak pamiętacie wcześniej, zapudrowana, więc będziemy mieli też sprawdzenie tego, jak się pracuje z tymi cieniami na zapudrowanym oku, jeżeli tak wolicie, bo ja przeważnie osobiście wolę właśnie takie oko raczej zapudrowane. Sam make-up też zrobimy taki, może trochę Maxineczkowy, ja nie mam jakby super oka dużego do malowania, ale możemy spróbować. Czyli że taki po prostu dość klasyczny make-up, bo Maxi przeważnie ma przyciemniony kącik, rozpracowane załamanie, ona też ma bardzo głęboko osadzone oko, więc u niej załamanie samo w sobie zawsze dość ciemno wychodzi no i później rozświetlony środek może tak, najpierw w sumie wezmę sobie tutaj zaberzyk, właśnie po to żeby tutaj ten początek oka rozjaśnić, zasetować i tak rozberzyć i do tego zadania ten cień tutaj nam się bardzo ładnie sprawdza, nawet go przyciągnę trochę tak na dole, żeby ten cały kącik oka był mega taki bright, cienie w palecie się nie sypią Widzicie, jest tak dość czysto po tym beżu. Ja też mam dość delikatną rękę, ja nie naciskam mocno, ale na całe szczęście na razie ten beżowy się nie sypie. Nabieram teraz ten drugi brąz. O tutaj, drugi brąz, w sensie, no, najjaśniejszy brąz, może tak powinienem powiedzieć, a w sensie, że drugi kolor. No i też się nie widzę, żeby sypało, ale dość dużo nabiera się na pędzel. No i nim sobie będziemy pracować. Tutaj w załamaniu i ładnie pracuje się z tym cieniem. On dosłownie kilka ruchów i już jest. Rozstarty. Ja też swoją drogą wiem, że maksaczka chyba pracuje w zupełnie innej kolejności, bo ona zaczyna od najciemniejszych raczej. Ale ja zrobię tak, jak ja pracuję, bo podejrzewam, że Wy też przecież będziecie używać tych produktów zgodnie ze swoim stylem pracy. Więc dla tych, którzy właśnie malują w kolejności od najjaśniejszych po najciemniejsze, może to też będzie przydatna informacja. Zrobię teraz za najmniejszy pędzelek, bo nie chcę chyba robić żadnych takich mega przekombinowanych makijaży. Więc pójdę tutaj w ten drugi w kolejności, jeżeli chodzi o najciemniejszych cieni, bo później najciemniejszy byłby ten czarny i dam sobie ten kolor w zewnętrznym kąciku. I to, co też muszę zauważyć. Już przy tym ciemniejszym kolorze, że przynajmniej w tym stylu, jak ja pracuję i nabierając, tak wiecie, nieduże ilości produktu na, e, na pędzel. Mało tego, że nie ma osypu w palecie, to też nie sypi się mi nic na policzki. No, może jakieś takie dwie najmniejsze drobinki, ale przy tak ciemnym kolorze to wiecie. To nic. Dam sobie od razu ten ciemny na też dolną powiekę. Okej, okay, ścieniami się pracuje naprawdę bardzo przyjemnie. Tak wygląda blend myślę, że dalej nie będę tego ciągnąć ja jestem w tym momencie zadowolony podejrzewam, że na co dzień robiłbym nawet delikatniejszy make-up, dla mnie to jest już dość mocne, zwłaszcza jakby do tego dołożyć naprawdę takie, wiecie, przyciemnione rzęsy. no to to jest już dla mnie dość intensywne a do tego jeszcze na przykład jakby doszła kreska albo nawet odrobinka tej czerni no to wtedy już w ogóle byłoby mega wieczorowo, no i wykończymy ten make-up błyskami użyję dwóch błysków w tej, w sumie w każdej palecie mamy trzy błyski i e, pięć matów i ja chyba pójdę najpierw w ten taki, takie złotko, Ona jest lekko takie duochromowe, bo tutaj też są różowe drobinki i wklepię go sobie powiekę palcem, no i to jest taka wiecie, standardowa nasza polska dość błyszcząca formuła błyszczącego cienia, dobrze to wygląda, a w kącik oka nałożę już pędzelkiem ten jasny taki biały i ten biały po prostu świeci na złoto. I z pędzla też się przynosi, także fajnie. Oczywiście powinienem teraz do wykończenia tego oka zawytuszować rzęsy, ale i tak to już zaraz zmywam, więc nie będę tego robić, bo po co. Także ja powycieram oręczniczek, wszystkie pędzle i idziemy do drugiego oka, drugiej palety. No i tam też wykorzystam tą najciemniejszą kredkę, żebyśmy mieli też wszystkie kredki sprawdzone. Chociaż może sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, ta tutaj kredka się działa dość długo na ręku. I na szczęście zastyga, co też jest na plus, bo się zastanawiałem, czy one są zastygające, ale na szczęście tak. No to teraz Sun Chaser i ta nasza troszkę ciemniejsza kolorystyka i też cieplejsza, faktycznie. Może tutaj pójdziemy w te bardziej różane tony. Najpierw zaczniemy od tego cienia i myślę, że z, z tym okiem może zróbmy lekkie smoki. Także będę po prostu wklepywać ten kolor w całą powiekę ruchomą, blendując granice i to będzie nasz kolor przejściowy. No ściśle mi się naprawdę przyjemnie pracuje. Bardzo ładnie się rozcierają i się ładnie budują na powiece, więc tutaj jestem jak najbardziej zadowolony. Myślę, że te paletki są na chwilę obecną, jak z nimi pracuję na najmocniejszą częścią tej kolekcji, bo zarówno produkty do twarzy, jak i produkty do oczu bardzo ładnie się tutaj bronią. Więc mamy nasz pierwszy Kolorek. Dam tak, wiecie, coś ciekawości trochę tego beżu w kącik oka. Zobaczymy, jaki to daje efekt. Na pewno robi czyściej, na pewno nie daje takiego, wiecie, mega rozbielonego efektu na, na oku. Ale nie wiem szczerze, czy na mojej własnej karnacji, bo ja też nie lubię, wiecie, rozjaśnionej okolicy oka, Te, ten kącik wewnętrzny podoba mi się dużo bardziej. Ale znowu, to jest kwestia mnie. Jak chcecie rozjaśnienie, no to przy ciemniejszej, jaśniejszej karnacji to tamta właśnie paletka poprzednia jest lepsza. Natomiast no ten cień na, dla ciemniejszej karnacji z kolei też będzie taki, wiecie, rozbielający, więc wszystko zależy od skóry. No ale dobra, teraz też zróbmy ten make-up tylko z dwóch matowych cieni, w sumie trzech i złapię teraz za ten tutaj znowu drugi najciemniejszy z kolei i już przy samej linii rzęs będę pracować, żeby to oko przyciemnić bardziej i bardziej zrobić go na smoki. I od drugiej strony właśnie, żeby ten blend wychodził od linii rzęs robię coś takiego, że jak nabiorę na koniec ten ciemny cień, to przewracam go jakby do góry nogami i od linii rzęs wymiatam ten ciemny cień ku górze. I wtedy w bardzo taki naturalny sposób wychodzi mi gradient między tymi dwoma kolorami. Właściwie nie wiem, czy już tyle nie starczy dla mnie. No to jest i tak bardzo mocny make-up, więc tak naprawdę moglibyśmy się już tutaj zatrzymać, żeby mieć z tego taki. W pełni matowy look, no ale mamy też błyski, więc musimy je wykorzystać. W poprzedniej polecie nie używałem różowego błysku, więc użyję go w tej i dam go sobie właśnie też na całą powiekę ruchomą. Trochę to tam zabije ten efekt smokey, ale już widzieliście, jak to wygląda w macie, więc dam też błysk, żebyście i tą wersję zobaczyli. I teraz jest dużo lżej. Teraz to oko wygląda wiecie na takie delikatniejsze, nie tak ciemne. Więc może znowu złapię za ten ciemny kolor i przyjadę po błysku, żeby właśnie przywrócić trochę tej dymności temu spojrzeniu. Dymności, no bo smoke to dym, wiecie o co chodzi. No i na sam koniec nasza najciemniejsza kredka. I nią już pojadę. U, ona jest bardzo miękka. Bardzo miękka. Nawet nie wiem, czy trochę nie za miękka jak na mój gust, ale bardzo komfortowo się nią jedzie, jedzie po oku z drugiej strony, więc może i jest git, ale czuję, że Dotknąłem nią trochę powiekę właśnie poza samą linię wodną, więc od razu ją rozsmaruję zanim nie zastygnie. To nam jeszcze bardziej przydymi ten make-up oka. Przy smokie moim zdaniem jest bardzo ważne też to, żeby kredka poszła też na górną linię wodną. I tutaj znowu, jeżeli cokolwiek wyjechało powyżej, to sobie rozcieram. No i teraz znowu oczywiście cień, cień, tusz, by ten make-up oka zwieńczył do końca. Ale nie chcę, bo i tak zaraz to zmywam. Aczkolwiek, no, ta część kolekcji, jeżeli chodzi o oczy, podoba mi się najbardziej. No, zasadowanie najbardziej. Więc z malowania się to już będzie na tyle, dlatego myślę, że możemy jeszcze raz przejrzeć wszystkie produkty i zrobić ostateczne podsumowanie tego, co myślę o nich w pierwszym wrażeniu. No bo jeszcze raz przypominam, e, pudry, zwłaszcza czym czymgiełkę będę testować jeszcze w następne dni, żeby wiedzieć o nich więcej do następnego odcinka, gdzie będę robić takie większe podsumowanie wszystkiego, czego testowałem. Więc jeżeli mnie nie subskrybujecie albo nie znacie tej serii na moim kanale, to koniecznie wypatrujcie następnego odcinka. No więc, tak jak powiedziałem, jeszcze raz się powtórzę, moja ulubiona część całej kolekcji to są te palety. Zarówno cienie błyszczące, jak i matowe. Sama przyjemność, jeżeli chodzi o to, jak się z nimi pracuje. Napigmentowane, ale się fajnie rozcierają. Błyski są błyszczące, więc to jest fajne. P produkty do twarzy też są dobre. Ja akurat mam tą ciemniejszą paletę, której na sobie nie używałem. O, tutaj mamy tą. Kolorystykę, która swoją drogą też do mnie, jeżeli nawet chodzi o cienie, bardziej przemawia. Um, produkty do twarzy też są dobre. Jedyne, co może bym powiedział, że przy różu warto uważać, bo jest mocno napigmentowany. No i kwestia tego, czy taki kolor Wam się podoba. A rozświetlacz jest ociupineczkę pudrowy tak bardzo, bardzo lekko, ale tak czy siak, to jest naprawdę bardzo ładny rozświetlacz. Więc moim zdaniem, paleta z całości jest najlepiej dopracowana, najlepiej przemyślana i e, najbardziej godna zakupu, jeżeli lubicie też takie właśnie połączone palety i jeżeli coś takiego jest Wam potrzebne. Powiedziałbym, że jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o pudry e, Tutaj tak jak mówię będę musiał więcej testować, natomiast na chwilę obecną jeżeli chodzi o to jak się trzyma korektor pod okiem to się nie pozbierał, więc ufam, że się tak by e, trzymało przez resztę dnia, bo ten korektor sam w sobie jest dobry, bo to jest akurat korektor z e, Erboriana i ja go używam na ogół, więc on sam z siebie nie ma największej tendencji do zbierania się, więc gdybym mu miał ten puder zaszkodzić to już by się to stało. Natomiast wygląda teraz cały czas dobrze. Lekko stynowe wykończenie. Drobinki nie są mocno zauważalne, chociaż są tutaj takie najmniejsze drobinki, które ja w moim mocnym świetle jestem w stanie zauważyć. Myślę, że one dla was byłyby najmocniej widoczne w świetle dziennym, a, a wszędzie inny raczej w takim mocnym dziennym, takim w prostym słońcu, a wszędzie indziej raczej nie będziecie zauważyć tych drobinek. E, więc myślę, że to jest na pewno coś, czym się będę bawić dalej. Na razie jestem. Zadowolony, ale też nie jestem jakoś tak wiecie, zachwycony, bo jednak dla mnie najlepszy puder to jest taka szpachla ciężka, sucha, matowa, e, taka gładź. To jestem ja, ale znowu to jest kwestia preferencji. Jak macie inne. Wtedy takie coś może Wam się jak najbardziej podobać. Puder na twarzy satynowy też wygląda ładnie. Faktycznie ma to satenowe wykończenie. Nie uważam, żeby to satenowe wykończenie było za mocne, żeby od razu ta twarz wyglądała na za bardzo spoconą, chociaż może faktycznie tutaj w strefie T na policzku przy porach, tam bym wolał troszeczkę więcej wygładzenia i matu, ale wszędzie indziej wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Więc, znowu jeżeli lubicie pudry, które nie są matowe, to to może wam się bardzo spodobać. Kontrówki a raczej szminki w postaci kredek też uznaję za naprawdę bardzo fajne. Miękka formuła, ładnie sunie po ustach, tak przyjemnie. Bardzo wysokie krycie, więc jeżeli lubicie miękkie kontrówki do ust, to myślę, że to może się wam spodobać. Z tym, że trzeba pamiętać, że to jest właśnie bardziej formuła szminki, więc to nie będzie tak odporne na rozcieranie jak na przykład taka bardzo właśnie Sucha kontrówka, jeżeli wiecie o co mi chodzi, więc tutaj trzeba będzie myśleć o tym bardziej w kategorii bardzo cienkiej szminki, ale jest to fajne. Także ja uważam, że kontrówki są przyjemne. Bardzo fajne są też te kredki do oczu. Beżowa, przy pomalowanym oku. Wygląda ok, ale jest troszkę za ciemna dla, do mojej karnacji, ale z kolei ja uważam, że bardzo dużo jest takich jasnych, prawie że białych kredek, więc dla ciemniejszych karnacji jest to fajna opcja, których za wiele wcześniej nie było. Więc fajnie, że ma taki kolor, nie wszystko musi być dla bladziochów. E, dalej mamy tę metaliczną i matową ciemniejsze brązy. Uważam, że to jak najbardziej ok, zwłaszcza ta brązowa. Bardzo mi się podoba jej odcień, bo to jest prawie czarny, ale też widać, że to jest brąz i do właśnie takiego make-upu, jak tutaj zrobiłem, wygląda świetnie i bardzo dobrze się trzyma na linii wodnej, bo przeważnie nawet takie dobre konturówki, w sensie kredki do oczu, już jakieś tam ślady naruszenia potrafią dość szybko nosić się ładnie trzyma. Także przy kontrówkach też jestem na tak. No i mam też moich nieulubieńców. Um, przede wszystkim to są błyszczyki. One są naprawdę bardzo fajne, ładnie kryjące, takie kremowe, przyjemne na ustach, nawilżające. Ale widzę jak one. Wiecie co, nałożę sobie może jeszcze raz błyszczyk, tak nago na usta, żeby zobaczyć, czy może to była kwestia łączenia z kontrówką. Więc sobie nałożę ten błyszczyk. Nie, no ja to od razu widzę. Nawet myślę, że bez kontrówki widzę to jeszcze bardziej. Widzicie, dolną horgę? Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zobaczyć. No właśnie, wszystko mi się w tych kontrówkach podoba. One są nawet lekko słodkie, mam wrażenie, i bardzo ładnie pachną, ale no one się na moich ustach przy prywatnych, moich własnych, rozwarstwiały zarówno na kontrówce jak i solo, więc. Nie, konturówki, w sensie błyszczyki jestem niestety na nie i myślę, że coś takiego może wielu osobom przeszkadzać. Chociaż z drugiej strony kurczę, widziałem jak Maxineczka się nimi malowała i jej usta tak nie wyglądają, więc um, może ona ma jakąś radę na nie albo jakieś specjalne użycie, którego jestem nieświadomy, więc możecie dać mi pod spodem w komentarzach, czy ona jakoś inaczej ich używa. Wtedy sprawdzę. E, bo u niej wyglądają dobrze ale widzieliście, co się u mnie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o mgiełkę, ona też tutaj do moich ulubionych nie będzie należała, ale tutaj znowu jest kwestia tego, jaką ja mam skórę. Moja skóra jest mieszana, lubi się wyświecić i to sebum naturalnie, wiecie, jakby to taka naturalna mgiełka sama z siebie na mojej twarzy wychodzi po kilku godzinach. Taka, wiecie, która zabiera tą pudrowość. Więc ja mam tendencję do ładowania dużej ilości pudru, bo ja i tak wiem, że tak moja skóra go po prostu zje. Tutaj... Ta mgiełka na mojej cerze daje efekt od razu lekko spoconej twarzy, coś czego próbuję uniknąć, i wiem, znając po podobnych mgiełkach dwufazowych, że to wyświecenie się skóry z czasem tylko się pogłębia. Więc nie dla cery mieszanej i tłustej, albo przynajmniej nie dla cery mieszanej i tłustej, która lubi mat, bo można też mieć mieszaną i tłustą cerę i lubić glow. Więc. Um... Jest po prostu nie dla mnie, ale myślę, że suchym Caro może się spodobać, aczkolwiek to będzie na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tak ogólnie produktowe każde, każdej rzeczy po kolei, ale sama kolekcja, poza tym, że wciąż tak jak na początku mi wizualnie do mnie nie wiecie, nie jest w moich gustach, tak i wciąż tak jest, to myślę, że jest fajnie przemyślane. Ona jest bardzo użytkowa, więc ona jest typowo pod takie dzienne make-upy i też dla użytkowników, którzy lubią make-upy w stylu Maxineczki, bo Maxineczka właśnie tak się maluje. Tymi produktami zresztą ona nad nimi długo pracowała, więc jeżeli styl makijażu, w jakim ona się maluje do Was przemawia, jeżeli lubi się te kolory, to uważam, że może poza tymi błyszczykami... Wszystkie inne formuły mogą się u Was sprawdzić, ale jeszcze raz się powtarzam: jakbym miał jedną rzecz polecić, z tą, z której będziecie mogli wyciągnąć moim zdaniem najwięcej, to są to palety. No i to w sumie na dzisiaj na tyle. Dziękuję, że dostałem w ogóle tą paczkę, była dla mnie jeszcze raz powtarzam dużym zaskoczeniem. Miłym, miłym, nie ukrywam. A no i tyle, tyle z tej recenzji, mam nadzieję, że. Nie byłem za surowy. Mam nadzieję, że osoby, które są fanami Maxineczki i trafią na tę recenzję, nie stwierdzą, że byłem specjalnie złośliwy, bo nie byłem. E, może powiem jeszcze o jednej rzeczy, tak na samo zakończenie. W wiadomościach kosmetycznych, w komentarzach zaczęliście bardzo żwawo rozmawiać na temat tej kolekcji i dużo z was podzieliło moje zdanie na temat tej. Wizualnej części tej kolekcji, że nie, też Wam się nie do końca podobała. Oczywiście części się podobała, ale mówię, że też były takie osoby, którym się to nie podobało. I zacząłem wśród tych komentarzy widywać też takie opinie, że powinienem te komentarze moderować i je kasować. I trochę tego nie rozumiem, bo uważam, że po pierwsze, ja nie mam zamiaru nikogo uciszać. Ja, ja nawet jakby takich bardzo obrażających komentarzy na mój temat, których na szczęście nie ma dużo, ale nawet jak są, to jakby ich nie kasuję, bo ja miałam taką tendencję w sensie tak sobie założyłem, że jak zakładałem kanał, więc to już było 7 lat temu, czegoś tak, że ja nie będę kasować komentarzy. Żadnych. Czy oczerniających mnie, czy yy, wiecie, z przekleństwami. Nie, po prostu nie usuwam i też nie widzę powodu, dlaczego miałbym moderować komentarze i kasować te, które mówią krytyczne rzeczy na temat tej kolekcji, bądź nawet na temat kogokolwiek. Jakby dlaczego ja miał wprowadzać cenzurę? Zwłaszcza, że te komentarze nie były ubliżające i w, z przekleństwami, wiecie, jakby tam nikt tak hamsko nikogo nie obrażał, więc dlatego trochę tego nie rozumiem. I nie zgadzam się z tym, więc osoby, które uważają, że powinienem był moderować sekcję komentarzy i tam, wiecie, wszystko kasować, no niestety, na moim kanale tego nie doświadczycie, więc być może się tam mnie pod tym filmem wysypie lewina komentarzy negatywnych też, bo może tak być, ale one też wszystkie będą, więc zapraszam do czytania i zapraszam do rozmawiania pod spodem. A ja lecę się zmywać i jeszcze raz się maluję, bo jadę niedługo na event. Życzę Wam udanej środy. Pa!